Co on dzisiaj robi? Czy chcecie dowiedzieć? To poszpiegujmy tutaj troszeczkę i zobaczmy, co on dzisiaj robi. Co on ma w planach. Możemy troszeczkę dzisiaj wspólnie postorkować. Witajcie kochani na moim kanale Loelias, orakel miłości. Witam serdecznie. Proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem. Daj kciuka w górę dla wymiany dobrej energii i napisz komentarz, czy moje wróżby z Tobą rezonują. Dziękuję serdecznie. Na wróżby prywatne zapraszam również. E-mail jest pod filmikiem i w komentarzach. Kochani, zacznijmy. Dzisiaj są dwie grupy. Co on dzisiaj robi? Pierwsza grupa, bryłka cytrynowa, czyli kamień cytrynu. Druga grupa, kwarc różowy. I zaczynamy od grupy pierwszej. Co on dzisiaj robi? On dzisiaj jest rycerzem kielichów, czyli jest w klimacie romansowym. Również ósemka kijów mówi o tym, że być może jest w podróży, w jakiejś akcji, pełen pożądania, pełen namiętności, energiczny, aktywny. Walczy tu o jakąś kobietę, o względy cesarzowej. Cesarzowa jest kobietą piękną, zadbaną, pachnącą, urodziwą, kobiecą, uwodzącą. Właśnie taką kobietę, która jest tutaj dobrą kochanką, matką, żoną, opiekunką. O taką kobietę chce zawalczyć rycerz kielichów, pełen emocji, uczuć, w romantycznej atmosferze, kwiaty, informacja, wiadomość, być może list miłosny, uczucia. Chce na swoim białym koniu, widzicie, zagalopować do swojej cesarzowej, czyli jest tutaj bardzo dzisiaj namiętny, uczuciowy, pożąda tej właśnie pięknej kobiety. Także tutaj jest jakiś romans, uczucia, pożądanie, namiętność, tryskająca wręcz energia, jakaś podróż, zdobywanie, akcja, walka o względy tej właśnie kobiety. Niemniej jednak tutaj jest jakieś niezdecydowanie. Tak jakby mężczyzna, którego pytasz, osoba, o którą pytasz, miała więcej opcji do wyboru. Nie może się zdecydować, ma wiele pomysłów, jest kreatywny, wiele alternatywnych tutaj rozwiązań, ale na żaden ten pomysł nie może się zdecydować. Coś wspomina, myśli, rozpatruje, przemyśliwuje, ale pomimo to nie może się na żaden z tych pomysłów zdecydować. Nie może wykonać realizacji swojego pomysłu do końca. Siódemka kielichów mówi o tym, że tu coś wspominamy z przeszłości, ale nie możemy podjąć decyzji,
i nie wie sama ta osoba, o którą pytacie, czego właściwie chce, czego jej potrzeba, czego potrzebuje i co ma wybrać, co ma zrobić. Także tutaj jest wielkie pożądanie, jest wielki urok, flirt, romantyczna atmosfera, uczuciowa, emocjonalna, natomiast nie może się ta osoba zdecydować, co ma zrobić. Żyje wspomnieniami, żyje planami, marzeniami, ale nie wie, co ma zrobić. Także, co robi dzisiaj ta osoba, o którą pytasz? Jest w kropce. Wybiera, przebiera, myśli. Niezdecydowany. Nie wie, co ma zrobić, pomimo to, że tu jest zakochany, chce jakiegoś romansu, chce ubiegać się o względy pięknej, silnej kobiety. Chce zrobić jakąś akcję, jechać, udać się do niej. Ale nie może się do końca zdecydować. Także tutaj była pierwsza grupa, dziękuję. I zaczynamy czytanie dla grupy drugiej. Kwarc różowy. Co robi dzisiaj osoba, o którą pytasz? Osoba, o którą pytasz, chce dzisiaj być zwycięzcą, mieć jakiś triumf. Chce być podziwiana przez otoczenie, przez współpracowników, przez team, przez swoich znajomych. Jest gotowa wyruszyć w kierunku jakiegoś celu, w drogę, ale na razie nie może się właśnie jeszcze poruszyć, także stoi w miejscu, myśli, patrzy, zastanawia się, planuje, przygląda się. Ma dwie opcje. Nie może się na razie jeszcze zdecydować konkretnie na działanie w kierunku jednej opcji. Owszem, twoja osoba podjęła decyzję, patrzy tutaj na jedną buławę, chce pójść w tym właśnie kierunku, czyli w lewo. Natomiast nie zrobiła jeszcze żadnego kroku. Jest pasywna. Są tutaj jednakże pragnienia zbudowania czegoś solidnego, nowego początku, nowego jakiegoś pomysłu, projektu, realizacji nowych projektów, które mają być stabilne, solidne, długotrwałe, mają zaowocować w przyszłości. Niemniej jednak osoba pazia monet jest osobą niedojrzałą, przyglądającą się, obserwującą, uczącą się, jednak nie umie ta osoba podjąć samodzielnie jakiegoś kroku, jest pasywna. Myśli jednak o nowym początku, o wygranej, triumfie, o sukcesie, o nowym początku, być może czy w związku, czy w pracy, czy w finansach, nowym planie, zmianie pracy lub nowym początku w partnerstwie. Pragnie być szczęśliwa, pragnie być zwycięstwą, mieć triumf w relacji. Jako mężczyzna, partner chce być podziwianym. Chce być uznanym jako mężczyzna. Także zastanawia się, by zrobić jakiś krok w stosunku do królowej mieczy. Czyli chciałby zrobić krok do królowej mieczy. Królowa mieczy to osoba zimna, odcinająca uczucia i emocje, myśląca tylko rozumem. To osoba spod
trygonu powietrza, czyli bardzo szybka, błyskawiczna w działaniu, to takie znaki zodiaku jak bliźnięta waga lub wodnik. To jest królowa, która jest pewna siebie, dystansuje się, jest wyrachowana, zimna, działa szybko, bez namysłu, znaczy bez emocji, bez uczucia. Oczywiście ma plan działania, ale działa, jak już wymyśli sobie plan działania, to działa bardzo szybko. Jest inteligentna. Jest niezależna. I bardzo klewa, czyli bardzo mądra osoba, która ma dużą inteligencję, jest właśnie kobietą intelektualistką. I tutaj ten mężczyzna podąża do tej kobiety, czyli podąża właśnie, jeśli jesteś tą kobietą, jeśli odpowiada Ci ta charakterystyka, to chce tutaj powrócić, zdobyć Ciebie, tą kobietę. Planuje, myśli, obserwuje i ma plany, by zbudować coś stabilnego. Niemniej jednak nie jest jeszcze dojrzały na ten moment, by to zrobić.